Państwa, jestem dzisiaj w Ostrowie Mazowieckiej, w powiecie ostrowskim przez cały dzień. Spotkałam się z panem Jerzym Bauerem, burmistrzem miasta Ostrów Mazowiecka, z panem starostą, z samorządowcami, odbyłam już wiele spotkań. Wieczorem spotkanie z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej. Jestem już po raz kolejny na zaproszenie pana burmistrza Jerzego Bauera. Miałam tutaj przyjemność być kilka miesięcy temu. To, co bardzo mnie zainteresowało, to myślę inwestycje, które tutaj w Ostrowie Mazowieckiej były prowadzone, są prowadzone nadal, ale też sztandarowe inwestycje to są jatki, stara elektrownia, oczywiście ten rodzin Pilecki. Piękne obiekty kultury, w jednym z nich się znajdujemy, naprawdę do tego zniszczenia. Gratuluję i panu burmistrzowi, samorządowi miasta Ostrów Mazowiecka takich decyzji pozyskania środków i realizacji tych inwestycji. Ale rozmawialiśmy też o planach, o potrzebach, o tym, co jest potrzebne w mieście, co jest potrzebne w powiecie. Byliśmy w szpitalu powiatowym, który też wymaga jeszcze nakładów finansowych, wymaga i remontów, i zakupu sprzętu. A więc o tych sprawach rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też o konieczności budowy obwodnicy od drogi wojewódzkiej 627, o funduszu dróg samorządowych. Tutaj też wiele projektów miasto złożyło i powiat ostrowski. Byłam także po Kutarmiankach. Tam też panowie wójtowie mówili o problemach, jakie gminy notują, chociażby problem z melioracją. Tak mi się mogło, że już wszystkie tereny tutaj są zmeliorowane, jednak bardzo duża potrzeba, a więc jest, to były dobre rozmowy i myślę, że szanowni państwo, wiele tych problemów może rozwiązać dzięki dobrym programom rządowym, które są obecnie przez rząd ogłoszone i które po prostu, w ramach których można pozyskać środki. Na pewno też ważną inwestycją, która tutaj w powiecie ostrowskim będzie realizowana nie w tym roku, ale mam nadzieję, że wałów na Czechowu, wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia. To też jest projekt, który no, właściwie powstał już wiele, wiele lat temu, nawet może być ponad 50 lat temu. Był taki zamysł, ale nie się nie udało zrealizować, a teraz przedsiębiorstwo wołowskie z Rejny Sokołów Podlaski ogłosiło już przetarg na wykonanie dokumentacji budowy tych wałów przeciwpowodziowych. Będzie dokumentacja, jest to też na samą dokumentację przeznaczono 1 000 000 zł, będzie dokumentacja, będzie można się starać o środki, po prostu te wały wybudować. Ja odwiedzam powiaty w województwie mazowieckim, szanowni państwo, bo jestem senatorem, wicemarszałkiem senatu z Mazowsza. Ja też Mazowsze znam, byłam wcześniej radą sejmiku województwa mazowieckiego, znam problemy mojego regionu, znam jego potencjał, znam też możliwości. Wiem, co na Mazowszu, co Mazowszu jest potrzebne, mieszkańcom Mazowszu jest potrzebne, a ponieważ trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, to staram się docierać do samorządowców, docierać do mieszkańców w sposób bezpośredni. Jestem kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miejsce drugie na liście Prawa i Sprawiedliwości. I szanowni państwo, no tak widzę swoją pracę i tak widzę też swoją misję, żeby docierać do ludzi, bezpośrednio z nimi rozmawiać, żeby być zawsze blisko wyborców. Jako senator też tak pracuję, że jestem zawsze blisko moich wyborców, blisko mieszkańców mojego okręgu, bo uważam, że powinniśmy być jako politycy blisko tych, którzy nas wybierają, blisko tych, dzięki którym my sprawujemy różne ważne funkcje. I oczywiście na spotkaniach, jakie odbywam, też rozmawiamy i o tym, jak ważne są wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiamy też o tym, jak ważne będą wybory do Parlamentu Krajowego jesienią, ale przede wszystkim rozmawiamy o Unii Europejskiej, o wspólnocie europejskiej, o wyborach do Parlamentu Europejskiego, o naszym programie, o naszych planach, zamierzeniach, o problemach. I zachęcamy do, szanowni państwo, zachęcamy do frekwencji, do udziału w tych wyborach. Chciałabym państwa zwrócić w sposób bezpośredni, bardzo proszę, że niezależnie na kogo państwo chcecie zagłosować, idźcie do wyboru, bo ważna jest frekwencja. Żebyśmy pokazali tu na Mazowszu, że zależy nam na tym, żeby mieć dobrą, godną reprezentację w Parlamencie Europejskim. W innych regionach ta frekwencja była dużo lepsza, na Mazowszu była niska. Musimy pokazać także Unii Europejskiej, że Polacy są za Unią Europejską, są za Wspólnotą Europejską, cieszą się z tego, że są we Wspólnocie Europejskiej. Pokażmy to. Pokażmy to po prostu przez nasz udział w wyborach Parlamentu
Europejskiego. Każdy z nas ma głos, ten głos może być ważący. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam na spotkania. Będzie ich jeszcze wiele w najbliższym czasie. A dzisiaj za gościnę i za spotkanie w powiecie ostrowskim, w samej Ostrowie Mazowieckiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, no to przyjmowali imigrantów z Afryki Północnej. Wystarczy, że wsiadł na jakąś tam łupinę, łódkę czy ponton, prawda? Odpływali kilkaset metrów od brzegów Afryki, od brzegów Libii na przykład, i byli przejmowani przez tak zwane organizacje humanitarne, które mają statki na Morzu Śródziemnym, jakieś, prawda, takie organizacje, przeważnie to są organizacje niemieckie. I oni, szanowni państwo, podpływają na te wody terytorialne Libii czy tym innych krajów i po prostu tych ludzi z tych łódek przejmują i transportują przez całe Morze Śródziemne do Włoch, tak? I w którymś momencie we Włoszech to się też zrobił ogromny problem. Nie wystarczy ludzi zabrać z ich środowiska, trzeba im mieć co zaproponować. A może lepiej, zamiast robić taką rewolucję, pomagać tym ludziom tam na miejscu, tam gdzie oni są. No przecież nie można. Tak jak mówiło się z Syrii, prawda, zabrać się z Syrii ludzi, bo tam jest wojna. A kto będzie ten kraj po wojnie odbudowywał? No przecież nie o to chodzi, żeby tych Syryjczyków zabrać do Europy, przyprowadzić ich tutaj, tylko pomóc im tam. Przede wszystkim pomóc, żeby zapanował spokój, a potem pomóc w odbudowie kraju. Wszyscy mają prawo żyć w swojej ojczyźnie, prawda, tam gdzie się urodzili, gdzie się wychowali. No nie może być już biały plan, tylko trzeba jakoś mądrze pomagać. Ale tutaj to, szanowni państwo, tak naprawdę mówi się takie to humanitarne, bo my ich tutaj zabieramy przez morze, prawda, do siebie. No to jest jakaś też, szanowni państwo, taka wojna ideologiczna, która panuje. Naprawdę to tak chodzi chyba o to, żeby społeczeństwo się tak bardzo zróżnicowało, żeby stało się takie naprawdę już wielokulturowe. Bo to też czemuś służy, tak? I drodzy państwo, ten problem z migracją spowodował, że Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, ale żadnej refleksji u elitach europejskich to niestety nie wywołało. My widzimy i słyszeliśmy wiele razy, jak Donald Tusk arogancko bardzo się powiadał wobec Brytyjczyków, tak? Więc żadnej refleksji. Przecież być może był czas nawet po referendum, żeby to jeszcze załagodzić jakoś, tak? Ale jednak nie, to wszystko szło na zwarcie, tak? Teraz też groi na twardy Brexit, to znaczy taki, że bez umowy Brytyjczycy wyjdą. Ten dzień 12 kwietnia się zbliża i to dla nas jest wszystkich niedobre, bo dla naszych rodaków, co żyją w Wielkiej Brytanii, to jest niedobre. Myśmy na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęli ustawy, które zabezpieczają nasze interesy, interesy Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii, interesy naszych przedsiębiorców. W momencie, gdyby doszło do twardego Brexitu. Pan prezydent podpisał te ustawy, więc one już są, gdyby do tego twardego Brexitu doszło, jesteśmy przygotowani. Ale to nie o to chodzi, tak? Stanowiliśmy wspólnotę, powinniśmy jakoś też zabiegać o siebie, tak? No ale niestety widzimy, że nie ma takiej wolny. Te elity europejskie, one oderwały się od rzeczywistości, szanowni państwo. Oni wyalienowali się, dają temu przykład każdą swoją wypowiedzią. Dla mnie na przykład, dlatego jest takie ważne, takie spotkania właśnie tutaj w miastach powiatowych, w gminach, jak bardzo często takie spotkania, zależnie od kampanii. Jeżdżę, przemierzam, prawda, swój okręg, jeżdżę w różne miejsca, chcę być blisko ludzi, zapraszam do Senatu, też spotykamy się. No, szanowni państwo, uważam, że trzeba być blisko ludzi, żeby znać ich problemy, żeby no, też po prostu wiedzieć, czym się w tej Polsce lokalnie żyje, tak? A nie się tam walienować, siedzieć w Warszawie. Więc no wszystko jest pięknie, właściwie nic nie potrzeba. 4 lata przesiedzę, a w kampanii może gdzieś tam się pokaże. No nie tak powinno być. Musimy być blisko ludzi, bo inaczej to właśnie, no, rodzą się jakieś idiotyczne pomysły, idiotyczne jakieś idee i politycy na siłę je forsują, a ludzie się burzą. No szanowni państwo, czytam w mediach, że Europejska Partia Ludowa, więc ta, która jest tą największą partią, takim ugrupowaniem partyjnym w Parlamencie Europejskim obecnym, do niej należy APP, należy ta Forma Obywatelska, PSL, CDU, CSU, do niej należą. Ona, szanowni państwo, już wskazała na kandydata, na szefa Komisji Europejskiej, pana Manfreda Webera, Niemca. Pan Manfred Weber, no jeszcze do wyborów jest daleko, bo jeszcze 2 miesiące. Pan Manfred Weber już ogłosił w wywiadzie,
że jeżeli on zostanie szefem Komisji Europejskiej, więc on nawet nie myśli, że oni mogą mieć przegrać, prawda, że nie taki układ sił będzie. On liczy, że wygrają, no on będzie tym szefem Komisji Europejskiej. I ogłosił, że jeżeli on będzie tym szefem Komisji Europejskiej, on absolutnie nie będzie współpracował z Prawem i Sprawiedliwością, nie będzie współpracował z Fideszem, z Orbanem, z Voxem w Hiszpanii, z Ligą Północną we Włoszech, jeszcze parę partii wymienił, Austrię i tak dalej. Absolutnie, bo to są faszyści, to są nacjonaliści. Nawyzywał, naobrażał, słuchajcie Państwo, i powiedział, ja jestem najpiękniejszy i najmądrzejszy w całej wsi, ja będę rządził, a tamci to po prostu są bez znaczenia.